Barbora Krejcikowa, mistrzynią Wimbledonu. Czeszka była rozstawiona z odległym 31 numerem, stąd też jej druga wygrana w Wielkim Szlemie jest tak dużą niespodzianką. Na jej drodze stanęła dziś Włoszka z polskimi korzeniami Jasmin Paolini. 28-latka postawiła nowej mistrzyni trudne warunki. Po przegranej 2-6 zgarnęła drugiego seta, wygrywając tym samym wynikiem, ale ostatecznie nie dała rady pokonać faworyzowanej przeciwniczki, która w decydującej partii triumfowała 6-4. Krejcikowa stała się tym samym drugą najniżej rozstawioną zwycięzczynią londyńskiego turnieju. Co ciekawe, w tej statystyce przewodzi jej rodaczka Markéta Vondrousová. 25-latka wygrała zeszłoroczny Wimbledon, będąc dopiero 42. tenisistką światowych list. Wczoraj natomiast poznaliśmy drugiego finalistę prestiżowego turnieju. Z Carlosem Alcarazem zmierzy się Novak Djokovic, który w 3 setach rozbił Lorenzo Musettiego. Dla obrońcy tytułu jutrzejszy finał będzie szansą na 4. wielkoszlemowe trofeum. 16 lat starszy Serb zaś powalczy o napisanie nowej historii tenisa. Wygranie rekordowego 25. Wielkiego Szlema oraz wyrównanie rekordu 8 zwycięstw w Wimbledonie to ogromna motywacja, ale też spora presja. Użyję tego jako paliwa. Jak mawia artystyczne porzekadło, sequele to trudna sprawa. Czy jednak przełoży się to na męski finał Wimbledonu? Czy może jednak obaj panowie powtórzą znakomite show z zeszłego roku? Początek rewanżowego starcia Alcaraz-Djokovic już jutro o godzinie 15. Do finału szykuje się również Jan Zieliński, który razem z Suwej Shea powalczy o tytuł w mikście. Tajwańsko-polska para zagra w finale po triumfie z reprezentantami Nowej Zelandii. Erin Routliffe i Michael Venus nawiązali wyrównaną walkę tylko w pierwszej partii, ale w następnej nie byli już w stanie tego powtórzyć. W efekcie celem Polaka i Tajwanki będzie drugi w karierze tytuł Wielkiego Szlema. W Europie wiele mówi się o zbliżającym finale piłkarskich mistrzostw Europy. To, co jednak dzieje się w Kolumbii w związku z finałem Copa America, przekracza wszelkie wyobrażenia. Po ekscytującym i pełnym skrajnych emocji zwycięstwie z Urugwajem w Bogocie zapanowała ekstaza. Kibice zaczęli świętowanie kilkadziesiąt godzin temu i zapewne świętują do teraz. Bakcyla złapało nawet zakonnice z klasztoru Santa Clara, które swoimi umiejętnościami zawstydziły niejednego zawodnika. Co więcej, wygrana 1-0 zapewniła obywatelom wymierne korzyści. W ramach zarządzonego przez prezydenta Dnia Obywatela niektórzy będą mogli odpuścić sobie pracę lub wydatnie ją skrócić. Polska kadro, gdzie jesteś, gdy naprawdę ciebie potrzebujemy? A nie, to nie jak golfie. Tadej Pogacar coraz bliżej końcowego zwycięstwa w Tour de France. Słoweniec okazał się najszybszy na trasie 14 etapu prestiżowego wyścigu, docierając na metę 40 sekund przed Jonasem Vingegaardem. Dzięki udanej wycieczce w pirenejskim etapie lider powiększył przewagę nad wspomnianym Duńczykiem do niemal 2 minut. Do końca zmagań pozostało natomiast 7 startów.